Ja jestem Mer i dziś zapraszam Was na test nowej kolekcji od Belle. Nowa kolekcja to Beauty Cocktails. Jak widzicie, dostałam ją w paczce PR, która jest już letnia. Tak jak zawsze, nowe kolekcje od Belle dostaję w ramach TikToka jako paczka PR, ale nagrywam też tutaj na YouTubie dłuższy test, więc mówię Wam, że to jest prezent po prostu od marki. I mam tutaj kartkę z opisem właśnie tej kolekcji, więc zobaczmy, co tutaj Belle wymyśliło nam na czerwiec. Poczuj letnie orzeźwienie z kolekcją Beauty Cocktails. Kuszące, owocowe zapachy i nawilżające, energetyzujące formuły to idealne połączenie, które sprawi, że wakacyjny makijaż stanie się prawdziwym koktajlem dla Twojej skóry. Truskawkowa chłodząca baza doskonale utrwali makijaż, a puder na bazie wody pozostawi wyjątkowe uczucie i jego odświeżenia. Sypki, brzoskwiniowy rozświetlacz nada zmysłowego blasku Twojej skórze i pięknie podkreśli opaleniznę. Mgiełka nie tylko przedłuży trwałość make-upu, ale doda również ukojenia skąpanej w słońcu cerze. Owocowa płynna pomadka w dwóch soczystych kolorach orzeźwi każdy letni look, a transparentny błyszczyk z SPF pozostawi na ustach kuszący połysk oraz zapewni ochronę przeciwsłoneczną. I zobaczcie, jak fajnie Belle zrobiło opis tych kosmetyków. Każdy kosmetyk to jest krok, to jest warstwa właśnie tego koktajlu. Także mega kreatywnie. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, bo już jest nas tutaj prawie 4000 mupików. I komentarz, pamiętajcie o komentarzu, bo to jest dla mnie w sumie najważniejsze, żeby mieć z Wami kontakt. Ja już nie przedłużam, testujemy. Krok pierwszy to baza. Poczuj chłodzące truskawkowe orzeźwienie z nową rozświetlającą bazą. Nałóż jej niewielką ilość na całą twarz, maksymalnie przedłużając trwałość makijażu. Bazę możesz również zmieszać z ulubionym podkładem, aby dodać makijażowi lekkości i rozświetlenia. Baza ma 20 gram i z tyłu jest napisane, że jest ona chłodząca i rozświetlająca, więc zobaczymy. Tak jak przy testach, nałożymy sobie ją na tę stronę, na jedną połówkę twarzy, żebyśmy potem mogli zobaczyć, jak się zachowa właśnie z podkładem i porównać te strony, gdzie podkład jest nałożony na samą pielęgnację, a tam, gdzie podkład jest nałożony właśnie dodatkowo na tę bazę. Baza, jak widzicie, jest biała. Zobaczymy. Jest taka w konsystencji gęsta jak krem, po prostu jak krem. I w sumie nie widzę, żeby miała jakieś drobiny. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj na zbliżeniu, że gdzieś tam żadnych drobin nie widać, ale rzeczywiście odbija światło, więc zobaczymy. Nie pachnie jakoś bardzo mocno truskawkami. Delikatny zapach rzeczywiście jest, ale nie jest on jakiś taki bardzo mocno uderzający. Co dla osób, które nie lubią zapachów w kosmetykach, na pewno będzie odpowiednie. Ale czuć te truskawki, tylko bardzo, bardzo delikatnie. Spodziewałam się w sumie mocniejszego zapachu, ale wiecie, to nie jest w sumie najważniejsze. Gdzieś tam ten zapach rzeczywiście jest, ale nie jest on jakiś bardzo, bardzo, bardzo mocny. Dopiero jak powąchacie, to gdzieś tam to czuć. Przynajmniej na dziś tak mogę stwierdzić, z moim nosem czasami różnie bywa, powiem Wam. Ale zobaczymy, jak będzie właśnie na tej skórze tutaj nam pracowała. Nakładam na połówkę twarzy. Bardzo ładnie się wchłania i powiem Wam, że rzeczywiście czuję takie delikatne chłodzenie. Ciekawe to jest. Trochę jakby wiatr mi wiał prosto w twarz. Coś takiego. Powiem Wam, że śmieszne uczucie. Ciekawe. Nie mrowienie, tylko po prostu czuję chłód. Chłód na twarzy. Nie jest to jakieś super, super mocne, ale jest wyczuwalne. Na tej stronie właśnie tego nie czuję. Ciekawe, ciekawe doświadczenie. Nie jest to jakieś super mocne, ale jest wyczuwalne. Także coś ciekawego. I zobaczcie. Tak to wygląda rzeczywiście. Skóra jest taka rozświetlona. Ta strona też jest trochę rozświetlona, bo gdzieś tam mam pielęgnację. Ale zdecydowanie ta strona się mniej świeci niż ta. Więc jak macie na przykład właśnie matowy podkład, no to jeżeli chcecie właśnie mieć bardziej rozświetlający, to taką bazę możecie sobie gdzieś tam właśnie zwieszać z tym podkładem. Wtedy będziecie mieć bardziej rozświetlony, naturalny efekt. Podoba mi się to. Ładnie to wygląda, tak zdrowo. A to uczucie chłodzenia już jest coraz, coraz mniejsze. Więc to jest taki chwilowy, dodatkowy efekt. Mam też trochę wrażenie, jakby ta strona twarzy była troszeczkę bardziej taka wyrównana. Jakby gdzieś tam zaczerwienia troszeczkę się schowały. Też macie takie wrażenie? Dajcie znać. Na razie bardzo pozytywne wrażenie. I gdzieś tam tego zapachu, tak jak mówię, już nie czuć. I to uczucie chłodzenia już zeszło całkowicie. Także nakładam podkład i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z bliska. Podkład już nałożony i rzeczywiście ta strona troszeczkę bardziej się świeci. Dała taki właśnie efekt mokrej skóry. Zobaczcie, tak to wygląda. I ta strona. Co prawda używam podkładu rozświetlającego, ale ta strona moim zdaniem bardziej właśnie jest taka rozświetlona. Większy w sumie, większa różnica myślę, że byłaby na podkładzie matującym, na podkładzie matowym. I myślę, że właśnie bardzo fajnym pomysłem będzie zmieszanie tej bazy z podkładem, właśnie takim bardziej matującym, żeby uzyskać taką lżejszą, bardziej świetlistą formułę. Dodatkowo ta strona, gdzie jest baza, jest delikatnie bardziej nawilżona. Też ta strona jest bardziej gładka, po prostu widać, że nałożyłam pod spód bazę.
Zobaczymy, jak baza spisze się po kilku godzinach. Nie roluje się, więc to też jest ekstra, no bo gdzieś tam baza jak się roluje, no to jest niedobrze. A tutaj nie roluje się, rozświetla nam skórę, jednocześnie nie mając w sobie drobin, więc to jest taki efekt zdrowej skóry. Tak to na razie wygląda. Zobaczymy, czy przedłuży jakoś znacznie właśnie trwałość podkładu. Zobaczymy, jak to będzie po prostu wyglądało za kilka godzin. Przejdźmy teraz do kroku drugiego, czyli sypkiego pudru. Pora na optyczne wygładzenie, utrwalenie i promienną cerę. Nabierz odrobinę pudru na puszysty pędzel, zaaplikuj ruchem stemplującym i ciesz się lekkim, satynowym wykończeniem idealnym na upalne dni. Opakowanie jest typowe dla Belle, zmienia się tak naprawdę tutaj tylko kolor lub właśnie grafika i jak widzimy to jest mango, więc mam nadzieję, że będzie właśnie tak pachniał ten puder. I to co jest fajne, to że w środku mamy zabezpieczenie, więc widać czy ktoś nie otwierał nam tego produktu i mamy też taki puszek. Ja zazwyczaj z tych puszków nie korzystam, ale jest i nałożymy go tak, jak sugeruje producent, czyli właśnie pędzlem. Otworzyłam totalnie to opakowanie, żebyście zobaczyli, jak wygląda kolor tego pudru, więc on jest delikatnie właśnie taki żółtawy, ale jest dość jasny. Więc zobaczmy sobie na ręce. Nie ma drobin, ale rzeczywiście ma taki efekt, widzicie, satynowy. No nie będzie jakoś super tego widać na ręce, ale jak widzicie nie zostawia koloru, więc to jest najważniejsze i daje właśnie taki satynowy efekt. Nie jest to bardzo mocny mat, ale to też nie jest jakiś błysk. I tak jak mówiłam, wtłoczymy pędzlem, więc nakładam na pędzel i... O wow! Przez chwilę się zastanowiłam, czy ten pędzel nie jest mokry. Ale ciekawe doświadczenie. To jest najciekawszy puder, jaki testowałam. Słuchajcie, mam wrażenie, że nakładam wodę na twarz. Ej, serio, ten pędzel nie jest mokry? No nie jest. Ale czad! Niesamowite. Naprawdę, no jak nakładam, to czuję, jakbym nakładała coś mokrego. Potem jak to doklepuję, to tego nie czuję, ale w momencie, kiedy nakładam puder na twarz, to czuję, jakbym nakładała wodę. Ale to ciekawe. Sprawdziłam jeszcze na kartce i nigdzie o tym efekcie nie pisali, ale wcześniej, jak czytałam Wam opis kolekcji, to było tam napisane, że puder jest na bazie wody, to może to jest to. I też to, co trzeba zauważyć, to, że zobaczcie, on jest niesamowicie miałki, ten puder. To jest jeden z najbardziej drobno zmielonych pudrów, jaki widziałam, o ile nie najbardziej. Pachnie delikatnie właśnie takim zapachem mango. To nie są bardzo mocne zapachy, ale są wyczuwalne. Kurczę, ale to jest ciekawe. Więc nie wiem, muszę się zapytać Belle, czy tak miało być właśnie. Ale no nigdzie nie pisali o tym efekcie takiego chłodzenia, takiej wody. A tutaj jednak... No to... Mam wrażenie, jakby po prostu takim totalnie mokrym pędzlem się biła po twarzy, czy biła, jakbym po prostu nakładała mokrym pędzlem coś na twarz, ale to jest ciekawe. No nie, no ten puder jest hitem, zobaczcie, że nie przyciemnił podkładu, więc jest transparentny i daje bardzo ładny efekt. Tak to wygląda. Nie rozświetla, nie matuje jakoś super, ale właśnie daje nam takie wygładzenie. Takie semi-mat, taka satyna właśnie. No przecież to jest niesamowite. Ale to jest ciekawe. No powiem Wam, że jestem totalnie zaskoczona. Ale serio, pierwszy raz jak tak nałożyłam, to mówię, pędzel mokry wyciągnęłam, ale no nie. Niech tylko jeszcze ten puder dobrze utrwala i trzyma się cały dzień, super, to będzie hitem. Totalnym hitem. Ja myślę, że to będzie bardzo wiralowy puder. Serio. Tak to wygląda już na obu połówkach twarzy. Na koniec zrobię Wam oczywiście zbliżenia makro, żebyście zobaczyli, jak ta satyna, ten mat wygląda na skórze, to utrwalenie. Ja bym powiedziała, że właśnie to jest takie wygładzenie w kierunku matu nawet, niekoniecznie satyny, bo dosyć mocno tę skórę gdzieś tam zmatowił. Podoba mi się ten efekt, fajnie, zobaczymy, ale to, jakie daje uczucie na skórze, to jest coś niesamowitego, więc serio, mega fajne. Odświeżający, utrwalający. Nigdzie nie ma wspomnianego, że robi taki efekt właśnie, jakby był mokry. Mega ciekawy produkt. Mega ciekawy. Dobra, lecimy do kolejnego. A kolejnym produktem jest rozświetlacz. Glow na ustach to za mało. Pora na skąpane w słońcu ciało. Sięgnij po pachnący soczystymi brzoskwiniami rozświetlacz. Dzięki perłowym pigmentom uzyskasz zmysłowy efekt, który będzie się pięknie mienił i odbijał światło oraz doskonale podkreśli opaleniznę. Możesz go stopniować od subtelnego połysku do błyszczącej tafli. Opakowanie
Ponownie takie jak puder, takie standardowe dla Belle. Brzoskwiniowy sypki rozświetlacz do twarzy i ciała. W środku mamy znowu ten puszek, gąbeczkę. I jest znowu zaklejony, więc już go otwieram. To, jak to przepięknie pachnie brzoskwiniami, to jest coś niesamowitego. I tu ten zapach jest ultra mocno giga wyczuwalny. To już nie jest tak, że musicie podkładać sobie produkt pod nos, żeby czuć ten zapach, tylko tu już czuć z daleka brzoskwinią. O matko, jak to przepięknie pachnie. To nie jest sztuczna brzoskwinia, tylko taka prawdziwa. Wiecie, jak weźmiecie taką przepiękną, świeżutką brzoskwinię, to ta skórka tak cudownie pachnie. I to jest właśnie ten zapach. Trochę się przeraziłam, jeżeli chodzi o odcień, bo zobaczcie, jak on wygląda. Oczywiście znowu otworzyłam całe opakowanie, żeby wam pokazać. O, widzicie, jest dosyć ciemny. I na ręce wygląda w ten sposób. Będzie to właśnie ciepły rozświetlacz. Ogólnie wygląda bardzo ładnie i jak tak patrzę, to nie robi zbytnio właśnie plamy na ręce. Więc zobaczymy, albo będzie super, bo będzie bez bazy kolorystycznej, albo gdzieś tam będzie się odznaczał na mojej bardzo, bardzo jasnej cerze. Zobaczymy, przetestujemy, ale o jaki ten zapach jest piękny. Super. Dobra, zobaczmy, jak wygląda na twarzy. Spróbuję nałożyć na razie totalnie minimalną ilość. Otrzypałam, więc tutaj zostało naprawdę niewiele i to wow. O wow. O wow. To jest niewielka ilość, moi drodzy. I ten zapach. No, ja uwielbiam Belle też za to, że te kolekcje często przepięknie pachną. I czy ja coś muszę jeszcze mówić? No cudo, 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 cudo. I to jest mała ilość produktu. Dobra, dołóżmy i zobaczymy. I tak jeszcze troszeczkę otrzę. Dobra, dajmy na drugą stronę, bo to będzie już za mocno. Tak na taki efekt dzienny dzisiaj, więc tutaj... Jeżeli będziecie chcieli uzyskać bardzo malutki efekt, to musicie bardzo malutko nałożyć produktu, otrzepać go totalnie, jeżeli chodzi o pędzel. I gdzieś tam, może wtedy rzeczywiście ten efekt będzie malutki, ale jeżeli kochacie glow z kosmosu, no to to będzie to. To jest świetna kolekcja. No przepięknie to wygląda. I teraz spójrzcie, czy widać jakąś plamę koloru? Wy już widzicie? Ja muszę spojrzeć w lusterko. I ja nie widzę, żeby była jakaś plama koloru, a odcień jest właśnie taki cieplutki. No przepięknie. Tutaj jeżeli chodzi o tą solniczkę, to dozuję produktu nie jakoś super dużo, więc jest ok. I przepięknie pachnie ten produkt. I przepięknie błyszczy. Ja jestem kupiona i jestem zachwycona. Bałam się właśnie tego odcienia, bo widzieliście, że tak jak otworzyłam całość, całe to pudełeczko, no to okazało się, że wygląda na dosyć ciemny, ale jak już tutaj gdzieś tam roztarłam, no to to tak mocno nie wygląda. To ten pigment już nie jest taki mocny po prostu, a błysk jest cudowny. No po prostu cudowny i jest właśnie ciepły. Także to jest coś pięknego. To chyba będzie jedna z lepszych kolekcji. No ja jestem... kupiona i zachwycona. Po tych zachwytach przechodzimy do kolejnych produktów. Są to pomadki matowe. Dodaj soczystą mierzynę i otul usta matową pomadką. Dwa intensywne kolory, Delicious i Yummy, to must have wakacyjnych stylizacji. Skuś się na komfortową aplikację, trwałość i piękny zapach. I proszę bardzo, to są swatche. Ta jaśniejsza to Delicious, a ta bardziej różowa to jest odcień 2 i Yummy. I w sumie podobają mi się oba te odcienie, ale myślę, że nałożę sobie tą jedynkę, Delicious. Ona jest taka bardziej, wpadająca w brzoskwinie? Może w brąz trochę? Z takim właśnie brzoskwiniowym, pomarańczowym podtonem, coś takiego. Ta też jest ładna, ale chyba za mocna na teraz, bo będę wychodzić. Więc może te? Zobaczmy, jak będzie wyglądała, najwyżej zmyję. I rzeczywiście pachnie owocowo, nie wiem, czy to jest zapach jeżyny, bo nie znam tego zapachu jeżyn. Pachnie owocowo, pachnie ładnie. Więc nakładamy i zobaczmy, jak ten odcień będzie wyglądał. Tak wygląda pomadka, zobaczcie, dajcie znać. Myślę, że nałożymy i tę drugą. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na ustach. Pasuje mi taki odcień? Chyba nie jest źle. I odcień Yummy wygląda w ten sposób. Na swatchu wydawał mi się troszeczkę bardziej zgaszony, bardziej taki malinowy. Na ustach u mnie wygląda dosyć tak mocno. Są to takie typowo letnie kolory orzeźwiające i chyba ta pierwsza bardziej mi się podobała. Dajcie znać, co myślicie, ale jest taka bardziej zgaszona, więc wracamy do tej pierwszej. I tak w sumie to wyszło połączenie dwóch odcieni, bo skubane szybko zastygają, więc nie było łatwo już potem ściągnąć całą tę pomadkę.
ale ostatecznie wygląda to tak. I to, co jest fajne, to jedno zanurzenie wystarcza na pokrycie całych ust. To kopytko jest wygodne, jest raczej takie standardowe dla Belle. Tak, takie jak zazwyczaj. Więc też ta konsystencja jest taka jak zazwyczaj w pomadkach Belle, tych matowych, czyli dobra pigmentacja, łatwo suną, no i zastygają, więc poczekamy, zobaczymy jak zastygnie i nałożymy sobie kolejny produkt. A kolejny produkt to jest błyszczyk z SPF-em. Przeczytajmy opis. Jeśli jednak masz ochotę na odrobinę blasku, to użyj naszego błyszczyka z SPF 15. Transparentny błyszczyk o zapachu mango nada ustom zmysłowy połysk. Dodatkowo formuła pełna składników aktywnych, takich jak olej z pestek moreli, witamina A i E, filtr SPF, zadba o nawilżenie i odżywienie delikatnej skóry Twoich ust. I rzeczywiście, zobaczcie, tutaj jest swatch, błyszczyk jest totalnie, totalnie przezroczysty. Jak widzicie, pomadki już zastygły, zaraz sprawdzimy, czy się nie rozmazują na ustach. Czuję trochę ściągnięcie, jak przy większości matowych pomadek, ale jak możecie zobaczyć, zaschła, zastygła totalnie na matowo. Ale jeśli chodzi o zapach, to ja nie czuję, żeby był on jakiś bardzo mocno intensywny. Jest słodki, ale bardzo delikatny. Na razie przynajmniej tak to wyczułam. Tak, bardzo słodki, bardzo delikatny i bardzo słodki, więc nie wiem, czy to jest zapach mango akurat, ale jakiś ten zapach ma. No akurat to nie jest najważniejsze, więc nałóżmy i zobaczmy, jaki efekt da ten błyszczyk. I teraz zrobiło się bardzo komfortowo na ustach. Rzeczywiście bardzo fajny jest ten błyszczyk. Nie klei się, jest taki treściwy. Ja bym powiedziała, że trochę nawet jak olejek, ale robi nam takie glossy lips, takie naprawdę soczyste usta. Przepięknie się odbijają. Bardzo mi się podoba. Trochę mi przypomina ten błyszczyk, efekt jaki daje, trochę mi przypomina ten właśnie z Golden Rose, który jest totalnym hitem, tylko że ten nie ma właśnie koloru. Ale ma SPF 15, więc to jest super. Zawsze dodatkowy SPF jest ważny. A te pomadki z SPF-em nie są aż tak często spotykane zazwyczaj. A błyszczyku z SPF-em nie widziałam chyba jeszcze. Nie widziałam błyszczyku z SPF-em. Widziałam takie zwykłe pomadki, takie wiecie, wykręcane w sztyfcie, ale błyszczyku nie widziałam. A ładny efekt daje na ustach. Więc fajnie. Uważam, że ten błyszczyk jest ekstra. I jeszcze zobaczmy, jak te pomadki będą schodziły właśnie mokrą chusteczką. No i nie jest tak łatwo, zobaczcie. O, teraz trochę. No, trzymają się. Trzymają się, powiem wam. I ciężko, ciężko mi będzie je zmyć. Dobra, teraz już gdzieś tam poszły, więc podejrzewam, że będą dosyć wytrzymałe na ustach. Wiadomo, że teraz jak nałożyłam błyszczyk, no to rozpuściłam je i będą łatwiej schodziły, ale same w sobie, no, będą trwałe. Będą trwałe, będą na dobrym poziomie, tak myślę, bo tu naprawdę muszę się postarać, żeby to zetrzeć. Przejdźmy do ostatniego kroku, do ostatniego produktu i jest to mgiełka. Przeczytajmy opis. Na koniec poleca się ogórkowo-melonowe orzeźwienie. Mgiełka utrwalająca Mojito Fixing Spray zawiera pantenol oraz glicerynę, które nawilżają skórę oraz poprawiają jej kondycję, dzięki czemu cera będzie wyglądać nieskazitelnie. Po wykonanym makijażu zamknij oczy i spryskaj twarz z odległości 20-30 cm. Odczekaj kilka chwil, aż zastygnie i ciesz się trwałym wakacyjnym makijażem. Tak, też zróbmy, spsikajmy sobie twarz. Tutaj mamy taką właśnie buteleczkę, ona ma 50 ml i zobaczymy. Najpierw zrobimy sobie test, jak tutaj ten spryskiwacz psika, żeby nie okazało się, że te krople są jakieś ogromne, więc zobaczmy. Okej. Teraz już kilka razy rozpsikałam, to zobaczcie, że naprawdę jest taka fajna, widzicie, fajna mgiełka. Więc ładnie to psika, to nie są duże krople, jak już popsikacie kilka razy. Bo na początku rzeczywiście poleciała duża kropla, ale widzieliście, że potem poszła taka mgiełka, więc to co chcemy. Ale jak to pachnie! Rzeczywiście melonowo, tak, myślę, że to jest zapach głównie melona moim zdaniem. A jaki to miał być? Melonowo jaki? Zobaczmy jeszcze, ogórkowo-melonowy. Ja chyba bardziej melona tutaj wyczuwam, ale jest to przepiękny zapach. Oj, no dobra, spsikajmy tę twarz. Przepięknie pachnie. Bardzo przyjemna mgiełka, właśnie taka będzie super na orzeźwienie. Mam wrażenie, że trochę jakby chłodzi. Że rzeczywiście jak dotknęła skóry, to jest taka chłodna. Fajnie. Na pewno trzeba z daleka. Wtedy właśnie ta mgiełka ma szansę się fajnie rozpylić. I zobaczcie, rzeczywiście fajna jest ta mgiełka, taka delikatna, więc fajnie. Tak. O, fajny produkt.
Ostatnio w kolekcji mgiełka była w grudniu na Sylwestra, w sylwestrowej kolekcji. I tam te krople były większe niż tutaj. Tutaj rzeczywiście popracowali ewidentnie nad atomizerem, bo ta mgiełka jest taka bardzo przyjemna, bardzo delikatna i myślę, że nawet nie tylko na podkład będzie fajnie ją nałożyć, ale też w ciągu dnia gdzieś tam sobie spryskać i się odświeżyć, więc super. Czy tam odświeżyć makijaż. Także fajnie, patrzę co tutaj, rzeczywiście mamy glicerynę i pantenol. Gliceryna jest na trzecim miejscu, a pantenol na czwartym. Na pierwszym mamy wodę. Ten fikser już w makijaż się wchłonął, nie widać go, więc bardzo fajnie, nic tutaj nie zniszczyły te kropelki, bo one są naprawdę taką delikatną mgiełką, więc duży plus za Belle, że poprawili te atomizery, chociaż tamta mgiełka też moim zdaniem była akceptowalna i była ok. Moje pierwsze wrażenia są niesamowicie dobre. Super zapachy, przepiękne produkty, piękny design, jak zawsze u Belle. Jeżeli chodzi o to, co na razie uważam za hit i co bym sama teraz poszła i ponownie kupiła, to rozświetlacz. Cudo. Jeśli lubicie błysk z kosmosu, to to jest produkt dla Was. I przepiękny zapach. Ten zapach brzoskwini jest po prostu niesamowity. Do tego ten puder. Hit po prostu, to będzie na pewno wiralowy produkt, bo to co daje na skórze to jest po prostu szok, więc to są te dwa produkty i do tego na pewno ten błyszczyk, bo to jest coś fajnego, ładny efekt daje na ustach, no i ma ten SPF, też tam mgiełka, jeżeli lubicie i używacie, sztos. Jeżeli chodzi o bazę i pomadki, pomadki nie są kolorami, które ja bym wybrała, więc są ok, ale na mnie szału nie robią i baza jest fajna, ale ja baz zazwyczaj nie używam, więc jest ok. Podoba mi się ten efekt, jaki daje i to, że gdzieś tam można ją zmieszać z podkładem i będzie dawała nam taki efekt bardziej rozświetlonej takiej skóry nawilżonej. Ale te produkty, puder, błyszczyk, rozświetlacz, to jest moje top 3. Na czwartym miejscu jest mgiełka i dołącza do tego topu. Zazwyczaj mi się mgiełek nie chce stosować, tak Wam powiem, ale bardzo mi się podoba ten zapach, więc super i daje fajne ożywienie. Teraz zobaczymy, jak te kosmetyki będą działały w trakcie dnia. Pochodzę w tym makijażu kilka godzin. Zobaczymy, jakie dadzą efekty. Czy ten puder się utrzyma, czy rozświetlacz nie straci blasku. No gdzieś tam błyszczyk z pomadką się pewnie zje, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie zdziwcie się, jak wrócę z innymi paznokciami, bo jadę je zmienić, bo jak widzicie, już są odrosty, także wrócę na podsumowanie z innym kolorem pazurków. Minęło 6 godzin i tak wygląda makijaż. Jeżeli słyszycie mruczenie, to dlatego, że Dorian siedzi na kolanach. I tak, wygląda to wszystko bardzo dobrze. Tyle Wam powiem. Jeżeli chodzi o błyszczyk z pomadką, no to się zjadł. Wiadomo, że tak będzie. No bo po prostu błyszczyk rozpuścił tę pomadkę i po prostu ona się zjadła. Natomiast to, jak gładko wygląda ten podkład z tym pudrem. I to na obu stronach, więc raczej to jest kwestia tego pudru i może mgiełki. No bo gdzieś tam bazę nałożyłam tylko na tę stronę. To jest coś niesamowitego. Przepięknie wygląda ta twarz. Moim zdaniem, jak na tyle godzin, to ta twarz jakoś super się nie świeci. Wezmę jeszcze oksy do góry. Tak to wygląda. Błysk rozświetlacza nadal cudowny. Pamiętajcie, że tutaj są światła LED-owe mocne włączone, więc gdzieś tam ta skóra się świeci bardziej niż w normalnym świetle. Jeżeli chodzi o puder, hit. I ten efekt mokrego pudru, to jest coś niesamowitego. Polecę sobie kupić drugą sztukę, tak myślę. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, genialny, przepiękny, cudowny. Ja nie widzę, żeby zostawiał smugę koloru, więc super. Jeżeli chodzi o pomadki, kolory nie są moje. Ale są to klasyczne pomadki Belle. Jeżeli lubicie właśnie konsystencję pomadek Bella matowych i podobają Wam się kolory, to Wam się sprawdzą. To nie są jakieś moje kolory, chociaż wolę ten pierwszy odcień, tak myślę. Jeżeli chodzi o bazę, to po tej stronie, gdzie ta baza jest, świeci się bardziej. Ale było to do przewidzenia z tego względu, że ta baza jest rozświetlająca. To znaczy daje taki efekt właśnie glowy skin, takiej rozświetlonej skóry, ale bez drobin. Więc ta strona się świeci bardziej, ale podkład się na niej nie zważył, podkład wygląda super. Więc moim zdaniem spoko baza. Jeżeli chcecie tylko uzyskać efekt właśnie rozświetlonej skóry, to na pewno jest to dobra, tania opcja. I fajne będzie po prostu zmieszanie podkładu matowego właśnie z tą bazą i myślę, że wtedy też właśnie fajnie będzie wyglądał podkład, troszeczkę inne wykończenie uzyska. I wydaje mi się, że ta mgiełka rzeczywiście działa, bo podkład, który użyłam, jest mi dobrze znany. Jest to Maybelline Skin Tint. O, miałki. I słuchajcie, moim zdaniem ta strona wygląda na trochę mniej świecącą. Moim zdaniem ta strona mniej się świeci, słuchajcie, niż bez użycia tej mgiełki. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście utrwala, na pewno fajnie scala ten makijaż.
Będę jeszcze testować, więc dam wam znać na pewno na TikTokach i na shortsach, czy rzeczywiście ta mgiełka jeszcze fajniej matowi na innych podkładach, które bardziej się u mnie świecą, spróbuję to zrobić. Albo nagram shortsa, gdzie nałożę tą mgiełkę tylko na połowę twarzy. Tutaj sobie kartkę przystawię i wtedy będę wiedziała, że nie popsikałam na drugą stronę tą mgiełką. Więc myślę, że jeszcze tak to przetestujemy. Ale do takiego odświeżenia już w tym momencie wam mogę polecić i do takiego zdjęcia pudrowości. To bardzo fajnie tutaj działa, fajnie też moim zdaniem tak chłodzi i też bardzo ładnie pachnie. Zobaczcie, co on robi. O, widzieliście tutaj łapeczki? Łapie mnie tak za ręce, bo on jest atencjusz. Teraz jak siedzi na kolanach, to on chce 100% atencji. Już będę uciekał teraz, tak? No dobra. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o coś, to się totalnie wyróżniło i moim zdaniem jest świetne, to jest puder, to jest rozświetlacz i to jest na pewno ten błyszczyk z SPF-em. Do tego dołożyłam jeszcze właśnie tę mgiełkę, bo przepięknie pachnie i fajnie na pewno zdjęła efekt pudrowości i wydaje mi się, że rzeczywiście fajnie utrwala. Baza też jest ok, ja po prostu nie za bardzo lubię używać baz, natomiast fajnie rozświetla, więc jeżeli potrzebujecie takiego efektu, no to Glowy Skin wam tutaj pomoże ona osiągnąć. No i jeżeli chodzi o pomadki, to pomadki są ok, ale nie są to jakoś super moje odcienie, natomiast są ok. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o tej kolekcji. Według mnie naprawdę ten puder i rozświetlacz to jest totalny, totalny hit. No i ten błyszczyk, bo błyszczyk z SPF-em jest rzadko spotykany. Także nie zapomnijcie napisać w komentarzu waszych odczuć, jak to też wygląda na mnie, czy was coś zaciekawiło, czy też nie. I ponownie, jeśli ktoś zarzuci tej kolekcji, że nic odkrywczego, słuchajcie, makijaż to jest jednak makijaż, nic więcej nie wymyślicie niż podkład, puder, korektor i tak dalej. Ale właśnie dla tych osób, które mówią, że nic nowego się nie pojawia, to ten puder, no takiego efektu nie spotkacie. Błyszczyk z SPF-em też ciężko spotykany, więc moim zdaniem Belle się naprawdę postarało. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, czekam na was w komentarzach i widzimy się już niedługo. Pa!